Cześć, z tej strony Weronika. Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Myśl Przewodniej. Dzisiaj odcinek 12 standardowej myśli przewodniej. Dzisiaj porozmawiamy sobie na temat tego, kim jesteśmy, o naszych tytułach i rolach społecznych, które otrzymujemy. Trochę o szufladkowaniu, które łączy się z tym całym tematem. Oczywiście będzie też trochę o stereotypach, bo to tak zawsze, gdy mówimy o właśnie rzeczach tego typu. Szczerze stęskniłam się trochę za wami, bo jednak ostatni odcinek podcastu był ostatniego lutego. Już nam się praktycznie kończy marzec, więc niesamowicie szybko to wszystko zleciało. Nie spodziewałam się w ogóle nawet, że aż tak. No ale dobrze, dzisiaj mam nadzieję, że wyjdzie dosyć fajny odcinek. Oczywiście widzimy się w czwartek, 31 marca na uprzewodnej dzielni. Tam też są fajne rzeczy poruszone. Wiem, że może wam się spodobać, bo ja uwielbiam te odcinki uprzewodnej dzielni. Mam nadzieję, że wy również. Dobrze, to tyle z ogłoszeń parafialnych. Zapraszam was do oglądania. Każdy z nas w społeczeństwie ma jakąś przypisaną rolę. I zagłębiając się trochę w ten temat, nie spodziewałam się, że jest aż tak zakorzenione, bo rodząc się, dostajemy już przydomki syn, córka, kuzyn, kuzynka, wnuk, wnuczka itd. Jeżeli dorastamy, uczeń, później nastolatek, młodzież i tak dalej. Więc to są takie przykładowe role, które podejmujemy w społeczeństwie. I one oczywiście dzielą się na różne tego typu podziały. Oczywiście, czym jest w ogóle rola społeczna? Jest to zestaw praw i obowiązków przypisanych określonej pozycji społecznej i wiążących każdego, kto tę pozycję zajmuje, bez względu na cechy osobiste. Czyli role społeczne w ogóle praktycznie nie oddziałują się do tego, jakie mamy cechy indywidualne. Do tego odnosi się raczej osobowość społeczna, ale o tym niekoniecznie dzisiaj, bo to nam się nie łączy zbytnio z tematem. Więc rola społeczna jest to coś, co jest narzucone dla nas z góry, też po części przez system, ale ogólnie po to, w jakim miejscu się rodzimy, co robimy i tak dalej. Później możemy nabywać role społeczne, bo te, które wymieniłam wcześniej, są takie już przypisane i osiągnięte. Zaraz o tych rodzajach też sobie porozmawiamy. Ale nabywanie ról społecznych odbywa się też przez to, co robimy, o nasze zainteresowanie. Jeżeli ktoś pomaga ludziom, jest wolontariuszem, to właśnie taką dostaje rolę społeczną. Jeżeli ktoś tańczy, jest tancerzem. Jeżeli ktoś gotuje, jest kucharzem. I wiem, że to brzmi tak jak wymienienie zawodów po prostu po kolei, ale jest to na tyle utarte, że chcąc czy nie chcąc, jesteśmy narażeni na to, że dostajemy przypisaną rolę społeczną. I to nie jest zależne nawet od nas, bo jako przyjaciele też to jest rola społeczna, którą jakoś otrzymujemy. I z tym wiąże się oczywiście duża presja, ale również jest to potrzebne, bo jednak pomaga nam się to w jakiś sposób zidentyfikować z czymkolwiek i pomaga nam być może dostosować się do pewnych panujących kryteriów społecznych, które są. No ale te rodzaje ról społecznych dzielą się tak naprawdę na trzy główne. Jest to rola osiągnięta, czyli taka, którą sami wybieramy tak naprawdę, czyli jeżeli poszliśmy na studia, to studiowanie na uczelni wyższej jest naszym wyborem, dlatego osiągamy pewną rolę typu student konkretnego kierunku,
Później inżynier, doktor, to są role, które sami sobie wybraliśmy, narzuciliśmy być może, albo ktoś nam narzucił, to też zależy. Wtedy mamy role przypisane i to są role, które wynikają z cech i właściwości takich jak wiek, płeć, rasa. Najczęściej ich źródłem są takie role przypisane w kulturze. Więc tutaj tak jak się rodzimy, to już jesteśmy w jakimś tam tym najbliższym otoczeniu i tam już dostajemy te role. Mamy też role innowacyjne, które są... ciężko tutaj tłumaczyć innowacje tym samym wyrazem, ale chodzi w tej roli o to, że mamy pewne przypisane cechy, które... typu kreatywność, właśnie innowacyjność, które powinny prezentować osoby, wykonawcy danych ról, czyli tutaj na przykład artysta, uczony, jakiś wynalazca, mędrzec i tak dalej. To są osoby, które, od których się oczekuje, że mają określone cechy. Czyli właśnie od artysty, który maluje obrazy, oczekuje się tego, że on będzie miał tą kreatywność, innowacyjność i tak dalej. Więc te wszystkie role społeczne niekoniecznie też wynikają z tego, że my chcemy je mieć, ale je otrzymujemy. I z jednej strony to jest okej, a z drugiej strony wydaje się bardzo takie ograniczające. No bo właśnie, z tymi rolami społecznymi wiążą się też pewne problemy. Przede wszystkim konflikt wewnętrzny. I tutaj mamy jednostkę, czy powiedzmy my jesteśmy tą jednostką, i mamy jakieś wyobrażenie na temat tego, jak powinien funkcjonować świat, albo jakaś konkretna rzecz, tutaj wymyślcie sobie cokolwiek, i zderzamy się z oczekiwaniami społecznymi na ten temat. Jeżeli nasza wizja różni się od tego, co jest narzucone społecznie, to wtedy dochodzi do takiego konfliktu wewnętrznego, że nasza rola nie do końca... że nie do końca może zgadzamy się z naszą rolą, bo jest wywarta taka presja społeczna na to, że musi być taki nacisk. Wydaje mi się, że tutaj można podpiąć uczniów, bo tutaj właśnie takim konfliktem wewnętrznym jest to, że w większości z nas przeszkadza panujący w Polsce system edukacji i najchętniej byśmy go zmienili. No i właśnie, nasze wyobrażenie na temat nauki jest takie, a nie inne, a okazuje się, że realia w polskich szkołach są inne. I teraz zostaje nam narzucona etykietka ucznia, bo musimy skończyć określoną liczbę klas, bo to jest w naszym obowiązku jako młodzież, ale z drugiej strony nie chcemy tego robić, bo okazuje się, że to na przykład nie zgadza się z naszym światopoglądem. I tutaj dochodzi do konfliktu wewnętrznego, dlatego mam wrażenie, jak zaczęłam czytać o rolach społecznych, to zaczęłam mieć wrażenie, że właśnie większość uczniów boryka się z takim konfliktem wewnętrznym, który jest wywołany właśnie być może przez ten system edukacji. Dalej mamy przeciążenie rolą, czyli brak możliwości takiego wywiązania się z obowiązków, które są przypisane do danej roli. Czyli tutaj na przykład właśnie powiedzmy, że jesteśmy tym uczniem, ale okazuje się, że mam do zrobienia to, tamto, siamto i tak dalej i często nie dajemy rady, na przykład nauczyciel sprawdzi, nie dajemy rady po prostu sprostać oczekiwaniom też, które są na nas nałożone, że będziemy pilnymi uczniami, będziemy zdobywać super oceny. No i tutaj jest właśnie tutaj przeciążenie tą rolą, czyli nieudźwignięcie ciężaru i odpowiedzialności związanych z tym wszystkim. Oczywiście jest jeszcze więcej tych wszystkich ról, bo przeciążenie rolą może też wiązać się z taką ambiwalencją, czyli w ogóle utratą jakiejkolwiek motywacji i tak dalej. To są już poważne takie skutki, konsekwencje tego wszystkiego. Więc jakby nie patrzeć, podsumowując trochę temat ról społecznych, z jednej strony są potrzebne, a z drugiej strony zamykają nas w strasznych schematach. I tutaj jest bardzo kwestia dyskusyjna, czy to jest okej, czy to nie jest okej. No ale właśnie, co to znaczy w ogóle szufladkować ludzi? Jest to zaliczyć kogoś lub coś do jakiejś konkretnej kategorii.
mechanicznie według schematu. I tutaj najczęściej przyczyniają się do tego stereotypy. Jeżeli widzimy osobę idącą w dresach, w czapce z daszkiem, w bluzie, z taki bardziej umięśniony, postawny mężczyzna, prawdopodobnie pierwszą rzecz, którą pomyślimy w naszej głowie, to, że jest to jakiś, przepraszam, że to powiem, patus, tak? Albo dres spod bloku, albo jeżeli widzimy jakiegoś człowieka stojącego pod sklepem, to prawdopodobnie pomyślimy, że jest menelem, żulem i tak dalej. To są oczywiście te stereotypy, o których mówię, więc od razu jak widzimy taką osobę, w naszej głowie pojawia się myśl, że to może być ktoś konkretny. I to jest właśnie szufladkowanie kogoś, czyli zaliczamy go do jakiejś roli społecznej, którą sami, powiedzmy, mu nadajemy, bo tak utarły się schematy przez wiele lat. I oczywiście szufladkowanie jest nie w porządku, jest bardzo krzywdzące, ale z drugiej strony stereotypy też są krzywdzące, a cały czas utrzymują się w naszej codzienności. Ale to też, wiecie co, nie jest koniecznie tylko z tego, że tak jest w naszym społeczeństwie. Po prostu nasz mózg też instynktownie, jeżeli widzi osobę, która jest postawna, która może idzie w jakiś podejrzany sposób, robi podejrzane rzeczy, może stwarza nas zagrożenie, nasz umysł podpowiada, że uciekaj albo nic nie rób. I to jest też wynikające z naszego przystosowania się do życia i z tych mechanizmów przetrwania, więc to nie jest też do końca, że bo tylko społeczeństwo mi to narzuca. No wcale tak nie jest. To też jest warunkowane troszkę genetycznie, jak to jesteśmy po prostu zbudowani. Jak przestać szufladkować ludzi? Albo co można zrobić, żeby zmniejszyć ten problem? Bo nie jest problemem to, co my sobie pomyślimy, tylko problemem jest to, jeżeli my to pomyślimy i rozprowadzamy te krzywdzące rzeczy dalej. Bo przychodzą nam do głowy różne rzeczy, różne myśli i tak dalej, ale w naszym obowiązku jest to wyselekcjonować je w taki sposób, żeby jeżeli przyjdzie nam do głowy coś obraźliwego, żeby po prostu tego nie mówić, żeby zmienić tą myśl, żeby narzucić sobie taką narrację, którą chcemy prowadzić w naszej głowie. Więc to od nas zależy, co my z tą myślą zrobimy. Jeżeli wykorzystamy ją w zły sposób, to po prostu przyczyniamy się do zła. Jeżeli postanowimy ją zmienić, bo uważam, że jest krzywdzące do drugiej osoby, no to wtedy zmieniamy trochę to wszystko. Więc jak zmniejszyć, powiedzmy, to szufladkowanie ludzi? Uważam, że jedną z ważniejszych rzeczy jest zakładanie, że wola danego człowieka jest dobra. Czyli nie możemy zakładać, że dana osoba czyni od razu zło, albo że ma złe intencje i tak dalej. Musimy. Ja wiem, że to jest takie trochę naiwne i tak dalej, żeby wierzyć każdej osobie i widzieć w niej dobro, bo ludzie mogą to wykorzystywać i wtedy można się bardzo mocno tym przejechać. Wiem, sama tego doświadczyłam, ale nie wiem, mi jest na przykład jakoś tak łatwiej, gdy spojrzę na kogoś i mam w głowie coś takiego, że kurczę, on może być dobrą osobą, on może robić dobre rzeczy. I jakoś tak wtedy mi jest łatwiej podejść do takiej osoby, porozmawiać być może, czy pomóc jej w jakimś problemie, bo jeżeli zakładamy, że od razu ktoś jest zły albo ma złe intencje, to po prostu nie chcemy mieć z tą osobą do czynienia. A może się okazać, że był to ktoś, kto może odnieść duży wpływ na nasze życie. Więc to jest ważne, żeby przede wszystkim też nie uogólniać wszystkiego, czyli że on zawsze coś robi, ona jest taka i taka, bo coś tam. Warto mówić, że na przykład w tej sytuacji ona postąpiła tak, albo
tym razem coś tam, bo jednak jeżeli zakładamy czyjąś winę, na przykład, ktoś popełnił jakiś błąd, to zakładam, że zawsze on to robi, jeżeli użyjemy tego sformułowania, zawsze. Co nie do końca jest prawdą i to wtedy takie osoby może po prostu ranić, więc w tej sytuacji ta osoba zachowała się tak, podjęła taką, a nie inną decyzję, czy na przykład została źle podjęta, no to jest konsekwencja chwili, nie? I niekoniecznie musi to być od razu cała wina. Zastanów się, jakbyś zareagował w podobnej sytuacji, co ta osoba. Postawienie się na miejscu drugiej osoby jest niesamowicie ważne. Poszerza przede wszystkim horyzonty i perspektywę. Pozwala wczuć się w skórę drugiej osoby i nie oceniać jej pochopnie. To jest bardzo ważne. Zrozmawiaj z ludźmi i pytaj, dlaczego postąpili tak, a nie inaczej. Poznanie drugiej perspektywy pomaga nie oceniać sytuacji z jednej strony, bo ktoś postąpił tak, a nie inaczej, bo na przykład nie widział innej opcji i to jest okej. I dlatego trzeba rozmawiać, trzeba się dowiadywać, żeby unikać tego szufladkowania ludzi, bo niekoniecznie każdy chce postępować źle. Okej, przechodzimy już do ostatniego punktu, który przygotowałam dla was na dzisiaj. W tytule tego podcastu będzie napisane, kim jestem, znak zapytania, o nadawaniu tytułów i szufladkowaniu. Taki będzie tytuł tego podcastu. No i właśnie, kim jesteśmy? Kim ja jestem? Kim ty jesteś? Pytanie, które myślę, że w głowach młodych ludzi jest bardzo często. No i okazuje się, że w tym wieku dorastania jest bardzo ciężko na nie odpowiedzieć, bo my w sumie sami nie wiemy, kim jesteśmy, co my robimy, po co to robimy, co chcemy robić w przyszłości. I ja ostatnio się na tym złapałam, że trochę też zapomniałam, kim jestem i co robię i po co to robię. No i chciałabym wam może trochę pomóc i zwrócić uwagę na pewne elementy, które mogą wam pomóc, jeżeli zatraciliście to swoje poczucie istnienia, bycia i bycia w swojej skórze, nie? Więc zaznaczyłabym przede wszystkim, że nie ma jednego sposobu. Nie ma w ogóle sposobu ani reguły na to, jak odkryć, kim się jest. Więc nie szukałabym też żadnych poradników w internecie, o jak odkryć, kim jestem i tak dalej, jak znaleźć swoją drogę w życiu, bo to przychodzi naturalnie i przyznanie się do niewiedzy i do takiej niepewności wydaje mi się, że jest pierwszym krokiem do tego, żeby w ogóle odkryć, kim się jest. Bo jeżeli będziemy udawać, że no jest tak, a Bóg jest tym i tym, a w rzeczywistości w środku nawet nie czujemy tego, to nie wiem, czy to tak do końca ma sens, nie? Więc przede wszystkim przyznałabym się przed samą sobą, że nie mam pojęcia, kim jestem, ale chcę się dowiedzieć po prostu i jak to zrobić. Bądź cierpliwy. Daj sobie czas. Czas bardzo pomaga w podejmowaniu decyzji, w spojrzeniu na tę sytuację z dystansu. Pomaga w ogóle, mam wrażenie, że wszystko dzieje się samo i my tylko w tym uczestniczymy, a to już jest jakoś zaplanowane. Więc czekaj, ale nie czekaj bezczynnie i siedź na kanapie i czekaj, co świat przyniesie, tylko po prostu czekaj w cierpliwy sposób, ale w taki, żeby wiedzieć, że coś się z tego wyciągnęło. Czytaj, dowiaduj się, próbuj, bierz udział w kursach, warsztatach i tak dalej. Ja uważam, że w ogóle nie tyle, że edukacja, co też jest oczywiście ważne, ale ogólnie posiadanie takiej cechy, takiej dociekliwości, analizowania, szukania informacji na ten temat jest super przydatne w późniejszym życiu. Szczególnie mam wrażenie, że od szkoły średniej wzwyż, bo to uczy zaradności, to uczy samemu szukania rozwiązań i po prostu jest super opcją, jeżeli chcemy po prostu w jakkolwiek dobrze przeżyć to życie, nie?
Bo jeżeli dostaniemy wszystko na cacy, to tak naprawdę ta wiedza nie jest w żaden sposób miarodajna wtedy. Rób to, co lubisz. Tak. I tutaj nie mówię o tym, że trzeba szukać wszystkich zainteresowań i tak dalej. W ogóle próbowanie nowych rzeczy jest bardzo ważne. I to się z tym łączy, z tym punktem, ale robienie rzeczy, na które ma się ochotę, które sprawiają nam przyjemność, pomagają nam w zrozumieniu, kim jesteśmy, bo mamy jakieś punkty zaczepienia, odwołania i to jest ultra potrzebne i ważne, żeby też często zająć myśli, jeżeli mamy taki natłok ich w głowie, bo nie wiemy pewnych rzeczy, nie możemy do nich dociec, bo nie mamy w nich odpowiedzi na pytania. Wychodź ze swojej strefy komfortu. Ja uważam, że to jest ultra ważny punkt, ale nie mówię tutaj, że trzeba wychodzić sam do kawiarni, że trzeba spakować i wyjechać na tygodniową podróż w Polskę. Nie, tutaj po prostu, jeżeli macie jakiś taki lęk przed napisaniem do kogokolwiek, to wydaje mi się, że napisanie tego do kogokolwiek jest dobrym krokiem, żeby zacząć wychodzić ze strefy komfortu. I czym to się objawia w ogóle? No takim lękiem, strachem przed nieznanym, bo to jest coś nowego dla nas, nowa sytuacja. I często okazuje się, że było warto spróbować zaryzykować. Pomaga też w odkryciu nowych emocji. Ja uważam, że jeżeli nigdy na przykład nie jechaliście sami pociągiem, ja pamiętam jak właśnie w sierpniu 2021 miałam pierwszy raz okazję jechać sam pociągiem, to po prostu siedziałam jak wryta i nie mogłam wierzyć, że to się dzieje. Jakieś takie podekscytowanie, z drugiej strony przerażenie i po prostu wiem, że jakbym nie wsiadła do tego pociągu sama, nie doświadczyłabym tego w taki sposób. Więc uczy nas to nowych rzeczy, nowych uczuć i często sprawdzamy siebie w nowych warunkach, czy potrafimy się dostosować, czy nie. Więc uważam, że to jest ultra ważne, żeby wyjść ze swojej strefy komfortu. Być może kiedyś w przyszłości w podcaście jeszcze poruszymy ten temat, jak to robić, ale póki co zostawiam was tylko z tym. Rozmowa jest z ludźmi i uważam, że nie ma bardziej rozwijającej rzeczy niż rozmowa, doświadczenie innych osób i ich perspektywa. Wymiana międzyludzka tych wszystkich rzeczy jest, kurczę no, jest bardzo ważna i bardzo poszerza spojrzenie na tę sytuację, bardzo pomaga w takim po prostu poczuciu, że ktoś przeżył już może pewną rzecz, ma pewne doświadczenie w danej dziedzinie, i może nam pomóc w podjęciu w ogóle jakichś kroków przyszłościowych, które pomogły nam odkryć to, kim jesteśmy. I uważam, że rozmowa jest jedną z kluczowych rzeczy, które każdy z nas powinien wprowadzić do swojego życia, jeżeli jeszcze tego nie robicie, a mam nadzieję, że to robicie, bo jak słuchacie tego podcastu, to na pewno wielokrotnie już o tym mówiłam, że rozmowa, jeszcze raz rozmowa, dociekanie, szukanie, cierpliwość, bo to jest bardzo ważna cecha. No i taka determinacja też raczej, nie? Bo jeżeli zależy nam na czymś, to powinniśmy dążyć do spełnienia tej rzeczy. No i ja wydaje mi się, że po prostu uświadomienie sobie, że to nie będzie prosta droga, też pomoże na pewno, bo to nie będzie prosta droga. To nie jest tak, że obudzicie się pewnego dnia i już wszystko wiecie, nie? To jest bardzo długi proces, który trwa, ale nie martwiłabym się, że on trwa i nie martwiłabym się, że nie wiem, co chcę ze sobą zrobić, mimo tego, że wszyscy wokół pytają. Nie, ani trochę. Uważam, że w ogóle próba odnajdywania tego, kim jesteśmy, jest bardzo odważnym krokiem i jeżeli ktokolwiek podejmuje się tego, to powinien być z siebie niesamowicie dumny i ja jestem z was niesamowicie dumna, z każdego z was osobna. Więc tak, to wszystko, co sobie dzisiaj przygotowałam. Wyszedł mi dosyć długi materiał, jak na to patrzę. Nie wiem do końca, co, o czym ja tak naprawdę właśnie tu mówiłam, że ten materiał wyszedł, bo naprawdę mam bardzo mało
tekstu dzisiaj przygotowano, więc wow. No ale dobrze, dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie dzisiejszego podcastu. W czwartek UPND, więc zapraszam Was bardzo serdecznie, 17. Sprawdźcie koniecznie wszystkie źródła, które są w opisie, moje media społecznościowe, bo od kwietnia prawdopodobnie ruszy niespodzianka dla Was na Instagramie, więc musicie koniecznie ze mną być. No i dziękuję, że byliście. Ja byłam Weronika. To był podcast Myśl Przewodnia.